Choć minęło dopiero kilkanaście dni wakacji, nie brakuje tragedii nad wodą. Tylko w miniony weekend w regionie utonęły dwie osoby. To 15-latka i 37-letni mężczyzna. Do dramatów doszło w Częstochowie i Katowicach. Paweł Jędrusik. Dziś przed południem Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej raczej świeciła pustkami z powodu pogody. W weekend jednak to miejsce jest oblegane przez mieszkańców i choć na razie do tragedii tu nie doszło, to nie brakuje groźnych sytuacji. Weekend teraz ostatni, co mieliśmy, to mieliśmy, że tak powiem, ręce pełne roboty. Pełno zdarzeń, mieliśmy 4 zaginięcia, ludzie po prostu wypływają bez zabezpieczeń, po 2 godzinach nie wracają. Jedną osobę musieliśmy ściągać ze środka akwenu, bo już stracił siły. Mnóstwo zaginięć dzieci. Też chciałbym zaznaczyć, że to nie dzieci giną, tylko rodzice giną. Gubią te dzieci. Dramat rozegrał się z kolei na jednym z kąpielisk przy ulicy Amonitowej w Częstochowie. Tam kąpały się dwie dziewczynki w wieku 10 i 15 lat. W pewnym momencie młodsza zaczęła się topić. Jej mama zauważyła to zdarzenie, wezwała pomoc. Dziecko zostało wyłowione na brzeg. Podjęto czynności reanimacyjne, przywrócono dziecku oddech. Dziecko w takim stanie trafiło do szpitala, niestety w nocy zmarło. Tragedia miała też miejsce w stawie Murawa w Katowicach. Tam życie stracił 37-latek z Siemianowic Śląskich, który wypoczywał nad wodą ze swoją partnerką i jej dziećmi. Kiedy dzieciom piłka uciekła w głąb stawu, mężczyzna wskoczył do wody, chcąc uratować tą piłkę. Niestety ta decyzja była tragiczna w skutkach. Mężczyzna o własnych siłach nie wyszedł ze stawu. Tutaj akcję ratowniczą natychmiast podjęli strażacy z OSP Szopienice. Służby apelują do osób wypoczywających nad wodą o zachowanie szczególnej ostrożności, a przede wszystkim o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.